Witam Was w kolejnym odcinku serii A propos. Wiele gier staram się jakoś nagrać na tym komputerze, niestety bezskutecznie, a Heroes Online nie będę nagrywał. A nawet tnie, nawet sam widzieliście, no może nie z mojej perspektywy, bo z mojej tylko podczas walki to rzadko. Z perspektywy Waszej dużo częściej. Co te dwa pierwsze filmiki z tej gry jeszcze, jeszcze wstawiłem, ale już nie zamierzam dalej nagrywać, no chyba że jest jedna rzecz. Mam antywirusa darmowego, który niby coś tam może załadować, raczej jak to luki, raczej nie luki, tylko wyszukiwania błędów w działaniu komputera, coś na takiej zasadzie, tylko kuźwa on kilka godzin chyba będzie trwać. A pisało: proszę, miej cierpliwość, potrwa to krótko, coś na takiej zasadzie. Aha, potrwa, tak, krótko potrwa. Kiedy 1,5 godziny to jest krótko, jeszcze nawet się nie skończyło, więc to lałem i po prostu na drugi dzień to już zrobię. Więc dzisiaj tylko wstawię tylko jeden odcinek. Oraz mam jeszcze jedną rzecz do zrobienia, ale to zrobię dopiero jutro, dlatego że jakbym dzisiaj to wstawił, to potem, wiecie, czwartek dwa odcinki, raczej nie, wtorek dwa odcinki, środa dwa odcinki, czwartek dwa, piątek dwa, znaczy nie, w sumie teraz jest sobota, ale 1:40 i ja to wrzucam jako piątek, piątek jeden i sobota jeden. Lepiej piątek jeden i sobota jeden niż piątek dwa, sobota zero i niedziela zero, bo prawdopodobnie tak może być. Bo tak naprawdę to jest ostatni odcinek za propos, znaczy prawie ostatni, bo o jednym quizie będę mówić, który kiedyś stworzyłem. Na początku zastanawiałem się, w jakiej to formie nagrać i stwierdziłem, że w formie a propos. Na początku miałem z kimś tam nagrać, ale że no testa nawet nie można pobrać, więc szkoda by mówić. Więc po prostu sam nagram dumblink oczywiście wtedy do tamtego quizu, który jest stworzyłem na temat CS-a. Ale dobra, o tym quizie to po prostu będziemy mówić w następnym, prawdopodobnie a propos, to nazwę. Po prostu kolejny odcinek za propos. Dobra. Jeśli z tym antywirusem jakoś ogarnie mi się to, to może jeszcze jeden odcinek, raczej jeśli mi się to ogarnie i wtedy będę mógł w miarę normalnie nagrywać takie podstawowe gry, to nagram Heroes Online, jeszcze jeden odcinek na pewno. Jakoś się wciągnąłem. I może ze Steama pobiorę Stronghold Kingdom. Tamtą grę multi z tym zamkiem i tak dalej, co ja już dawno nie grałem. Pewnie straciłem zamek, ale zobaczymy jak to będzie, tak żeby zalepić to, bo tak się cholernie przyzwyczaiłem do tego nagrywania, że jakby to powiedzieć, jak widzę, że nie wstawiłem czy jakiegoś odcinku albo pusty dzień, nie, że na przykład nie mam czasu, ale że nie mogę, staram się coś zrobić, ale nie mogę, to tak mnie kurwica bierze, że chcę coś nagrać, a mam czas, mam kilka godzin czasu, ale komputer mi na to nie pozwala, to tak mnie kurwica strzeli zaraz, że to nie usiedzę, muszę po prostu coś nagrać. Na szczęście wiedziałem, że może to być trochę dłużej z tym, trochę tam tych tematów mam, które już mi się tak naprawdę kończą, a tak naprawdę miał być to już ostatni odcinek, ale jak mi się przypomniało o tym konkursie, raczej nie o tym konkursie, tylko o tym quizie. I tak jak mówiłem, z tym antywirusem, w sumie nawet wam pokażę. Zobaczymy, czy będzie ciąć. A, taki, da was, no, darmowy. Po prostu pierwszy lepszy darmowy. Ja bym powiedział pierwszy lepszy średniawy, ale tak zwana wydajność w nawiasie tonących brzytwy się chwyta. Czyli sprawdzimy twój komputer pod kątem problemu z wydajnością, następnie zadbamy o to, aby działał jak nowy. Przepraszam bardzo. Kilkunastoletni komputer jak nowy. I skanowanie, nie martw się. To nie potrwa długo. Ładuje się do połowy, 1,5 godziny później
jest dokładnie w tym samym miejscu. Ale że jest 1:45, zanim to wstawię, no to no przed drugą na pewno, przed drugą na pewno to wstawię, więc po prostu jutro rano jak wstanę, to ebnę sobie w tym czasie coś pogram, bo normalnie sobie gram w kozaków. Może zagram jeszcze w Medieval. Niestety na tym komputerze nie nagram. Grać to mogę normalnie. Nawet jeszcze jak to się ładuje, nagrywać, no to mogę tak, że ja gram normalnie, a wy widzicie pokaz slajdów. Więc to nie ma sensu tak naprawdę z tym. Jeszcze poszukam jakiegoś innego programu do nagrywania, w co wątpię, bo już szukałem kilka godzin. Znaczy w sumie bardziej takich, bardziej popularnych szukałem też, więc może dlatego zbyt nic nie znalazłem, ale poszukam. I w sumie może, nie, oprócz, a właśnie, żeby nie był za krótki odcinek, żeby nie robić niepotrzebnie dwóch, to też wypowiem się. Panie, jakoś wam masz przecież to włączone. Wypowiem się, żeby, bo to też by był debilizm, gdybym dzielił to na dwa odcinki. Co tutaj można zrobić? To już wam kiedyś mówiłem, ale jeszcze raczej o tym, że można to pozmieniać, to już wam mówiłem. To akurat zbytnio nie wiem. Okej, dobra. Mniejsza z tym. Audio. Bo mówiłem wam, jeśli dobrze pamiętam, o interfejsie. Tutaj nie mówiłem, bo sam nawet nie wiem. Tutaj o tym, że tak naprawdę można, raczej kilka rzeczy niby można zmienić. A właśnie, to mnie rozwala. To muszę nagrywać w MP3, bo to jest trochę pojebane u mnie. Kurwa, ja, jakby to powiedzieć, ja, jak coś mówię, no to ruszę rękami i tak dalej, i tak dalej. Krzywy ryj, jak mi się coś nie podoba i tak dalej, to tak jakbym pod kamerkę to nagrywał. Dobra. Muszę to nagrywać w formacie MP4, żeby na YouTube przesłać. Ale z kolei nie mogę obejrzeć sobie u siebie. Mam tylko jeden sposób. Wjebać na przeglądarkę Chroma, tak jak pokazywałem wam. Tylko wtedy mi jeszcze, wtedy to tnie nawet to, co teraz widzimy. To normalnie by mi cięło, więc żeby normalnie obejrzeć, to bym musiał coś pobrać. Tylko że XPEC nie jest wspierany i MP4 nie wiem jakim cudem nie działa. Teraz może dlatego, że trochę, że mam coś nie tak z tym kompem, ale dobra, jeszcze z tym. Żeby oglądać, to bym musiał w innym formacie. Z kolei ten format nie przejdzie na YouTube i żeby to przeszło, to muszę zmienić to. To muszę z kolei coś do jakiś dodatkowy program, który by to zmieniał. A zanim to by zmienił na tym komputerze, no to by tydzień minął. Jeszcze by coś spieprzył w filmiku prawdopodobnie, więc po prostu nagrywam MP4. Nie mogę tego obejrzeć, przesyłam i dopiero wtedy oglądam. I wtedy się załamuje, jaki chujowy to jest ten filmik. Więc to taki niestety dosyć porządny minus, powiedziałbym. Że nagrywam MP4, ale i tak tego filmiku nie mogę odpalić. Znaczy, akurat tutaj i tak nie pokażę. I tak nie pokażę tego filmiku. No, nie tylko dlatego, że akurat ten filmik to akurat nagrywam i bym nie odpalił filmiku, który aktualnie nagrywam, bo to by było dziwne trochę. Chociaż w sumie wyobrażacie sobie. Nagram pierwszą minutę filmu, a druga minuta filmu to będzie oglądanie tej pierwszej minuty filmu. Kurwa, jaka incepcja? Ty. To jest pomysł, żeby filmiki były dłuższe i głupsze. Dobra. Check for update niestety nie, bo darmowa wersja. Ale to mnie dziwi. Chujowa wersja, a płatna. Ja. Za darmo. Ja za darmo to używam, ale a tonący brzytwy się chwyta. Bo poczekajcie. Kurwa, się powstrzymałem od kaszlenia. Ciekawe, czy coś się zapauzowało, bo ja wyłączyłem, a to chyba dalej słyszałem, było pokazane. No to, czyli w takim razie by coś się zjebało, ale dobra, mieszka z tym.
Więc tak naprawdę, żeby jak coś nagram, to żeby obejrzeć, czy dobrze nagram, to najpierw muszę wstawić ten filmik, czyli przesyłanie. Potem musi się ten filmik przetworzyć i dopiero mogę oglądać. Jak na przykład dźwięk mi się nie podoba lub się zacina, to jeszcze mogę to sprawdzić po przetworzeniu. Więc o, coś jest źle i tak dalej. Lecz jakość nie mogę od razu zobaczyć, bo przesyłanie, przetwarzanie, a potem zwiększanie na jakość HD, bo taki program nagrywa, nie ja, tylko program, dlatego że program sam sobie wybrał. Ale że to jest bardzo niska jakość, znaczy Full HD i bardzo niska ilość bitrate'ów, to tak naprawdę nie, przesyłanie 2 minuty, przetwarzanie minuta. Znaczy, no może nie minuta, niech będzie, że łącznie 5 minut to trwa. Czyli przesyłanie, przetwarzanie, poczekanie na HD, czyli prawie 5 minut. Niby to niedługo, ale jak czasem mam mało czasu, bo na przykład w godzinę muszę nagrać dwa filmiki, które mają 40 minut, a jeszcze przez tą godzinę muszę coś zrobić, to tak naprawdę prześlę jeden, poczekam, zamiast po prostu kliknąć dwa razy, obejrzeć i usunąć. Właśnie. Załóżmy, że te 40 minut mam. Plus po 5 minut na filmik, czyli 50 minut, czyli 10 minut mam na poprawkę, w razie czego, jak na przykład jakiś filmik jest chujowy, to żeby to usunąć, jeszcze raz nagrać. Wtedy mam 10 minut na to, na nagranie i kolejne wstawienie, więc to trochę upierdziela mnie w tym czekaniu i tak dalej. I jeśli dobrze pamiętam, to jeszcze nigdy tyle filmików nie usuwałem. Tak naprawdę na tym komputerze to chyba 2/3 a propos usunąłem, 2/3 filmików a propos, bo mi się albo nie podobały, a znaczy nie, jeśli nie, 3/4 można powiedzieć, licząc filmiki, w którym głos mi wyciszył program, lub cholernie cięło, ale jeśli cholernie cięło, no to nie akurat. Nie akurat a propos, tylko Heroes 5, bo ja jeszcze wcześniej chciałem nagrywać, sprawdzałem i tak dalej, nagrałem pierwszy odcinek. Nie podobało mi się, usunąłem ten filmik, powłączałem wszystkie ustawienia w tej grze i tak dalej. Ciut lepiej, ale przy drugim już mi kurwica wzięła, ja sobie pomyślałem, dobra, jebać Heroes, może postaram się jeszcze jakoś poprawić XP-ka. Tego ten, no XP, mój komputer po prostu. Bo ogarnąłem go w taki sposób, że da się a propos nagrywać, jej, ale jeszcze muszę ogarnąć w taki sposób, żeby dało się, no nie wiem, nagrywać cokolwiek innego. A właśnie, jeszcze taki jeden błąd z komputerem. Za każdym razem, jak ruszę myszką lub kliknę coś na klawiaturze lub myszkę kliknę, to za każdym razem słyszę to w słuchawkach. Raczej nie, że takie klik, klik, tylko jak wiatrak ten buczy w komputerze, to ja mam takie syczenie w słuchawkach. Jak poruszę, to takie ciutkie inne syczenie, tak jakbym po prostu słyszał, że poruszam, jakby to powiedzieć. Jakbym był ślepy i ktoś by ruszał myszką, to ja bym wiedział po tym, że słyszę w słuchawkach. Bo on, nie wiem co się jest zjebanego, ale po prostu bardziej buczy wiatrak, znaczy ogólnie komputer, to słuchawki też, bo to wychwytują nie wiem jakim cudem, ale to robią i to trochę takie dziwne, nie wiem, to jest chyba czarna magia, czarno będę się kłaniał, ale dobra. Następnym, w sumie trochę się rozgadałem. Niby dwa odcinki kap. Nie, dwa odcinki to ja bym nie wziął tego. Mimo to za mało by było, bo po 7-8 minutach zdycha jest okej, okay, przynajmniej będą ta reklamy. W następnym a propos będę mówić, tak jak mówiłem, w sumie mówię to już, nie będę już mówić trzeci raz, wiecie co będzie w następnym. No to będzie. Ale nie dzisiaj, tylko jutro. W sumie patrząc na godziny, to też dzisiaj.
Dobra, miesza z tym. A więc ja się kiedyś załamię z tym programem. Nie, pierdzieli, nawet nie mogę na niego patrzeć, no. Aż się przyciął, dobra, miesza z tym. A więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się, nara.